Cześć, witam Was w kolejnym tutorialu. Dzisiaj zrobimy sobie bardzo szybkiego, prostego koczka, który będzie świetny na przykład na wesele. Na pewno poradzicie sobie bez problemu samodzielnie z tą fryzurą, więc odpadnie Wam problem fryzury na wesele, która wiem, że bywa problematyczna. Jest ze mną Kasia na jej włosach, zaraz pokażę Wam tą fryzurę krok po kroku, zobaczycie jaka jest prosta. No i co, przechodzimy do działania, trzymam kciuki za Wasze postępy, czeszemy! Ok, zaczynamy od zebrania włosów, wszystkich, w dosyć niskiego kucyka. Teraz tutaj, tuż nad gumką, robię otwór. Dzielę tu sobie włosy na pół i przez ten otwór przewlekam kucyka na drugą stronę. Wkładam go od góry. I wyciągam dołem. Mamy już bazę do naszego koczka. Teraz wyciągamy sobie lekko te włosy nad gumką. Chcemy, żeby koczek był luźny, żeby było dużo objętości, więc musimy sobie je teraz tutaj dodać. Wyciągamy też lekko włosy nad potylicą, żeby podnieść je u góry i żeby fryzura w tych partiach nie była płaska. Ok, teraz zbieramy włosy z kucyka. Jeśli macie cienkie włosy, możecie je delikatnie podtapirować. Jeśli są grubsze, nie ma takiej konieczności, ale dobrze jest tak czy siak spryskać je lakierem, zanim zrobimy koka, po to, żeby było łatwiej go upiąć i po to, żeby fryzura była trwalsza. Ja sobie delikatnie podtapiruję tego kucyka. Spryskam go lekko lakierem. Żeby ułatwić sobie trochę sprawę, możemy związać końcówki kucyka na samym dole. Dzięki temu fryzura będzie jeszcze trwalsza. I teraz końcówkę naszego kucyka przekładamy jeszcze raz przez ten sam otwór, przez który przewlekałyśmy kucyka wcześniej. Upinamy wsówkami tą naszą końcówkę od spodu, żeby się trzymała w miejscu. Końcówki kucyka, jeśli są długie, jeszcze wystają poza naszego koczka, chowamy po prostu pod spodem i upinamy wsówkami. Możemy sobie trochę rozciągnąć tego koczka na boki, żeby dać mu taki kształt, jaki nam najbardziej odpowiada. Możemy jeszcze trochę bardziej rozciągnąć sobie te włosy nad koczkiem, żeby były luźniejsze. Okej, nasza fryzura jest już gotowa. Dajcie koniecznie znać, jak Wam poszło. Jeśli macie jakieś pomysły na fryzury, których chcielibyście się nauczyć, również piszcie w komentarzach. Ja wszystkie będę brała pod uwagę. Widzimy się w następnym tutorialu. Pa!